No dobra, dobra, przyznaję się, napaliłem się jak szczerbaty na suchary, a wyszło jak zwykle. Xperia 10 wcale nie jest takim świetnym smartfonem, jak wydawało mi się jeszcze kilka tygodni temu. Dostałem ją do testów, poużywałem, no i powiem wam, dlaczego nie jest taka dobra, jak sądziłem jeszcze niedawno. Oglądajcie, aby się przekonać. Z Xperią 10 jest trochę jak z ładną dziewczyną, którą zobaczycie na ulicy, podejdziecie do niej, weźmiecie numer i w ogóle zaczniecie się z nią spotykać, ale im bardziej zaczniecie ją poznawać i zaczniecie poznawać jej wady, tym bardziej chcecie jak najszybciej się od niej oddalić. I podobne wrażenia mam właśnie związane z Xperią 10, czyli im dłużej jej używałem, tym więcej rzeczy, które nie są do końca dobrze w tym telefonie zrobione, do mnie zaczęło docierać i tym bardziej chciałem przestać z tego telefonu korzystać i wrócić chociażby do swojego iPhone'a 10R. Zresztą link do mojego ekwipunku macie jak zwykle w opisie tego filmu, a zanim przejdziemy już do szczegółów dotyczących Xperia 10, zapraszam was serdecznie do subskrypcji kanału Technostrefa, klikając czerwony magiczny guzik pod filmem, aby nie przegapić kolejnych filmów. Xperia 10, jak i jej większy brat Xperia 10 Plus są sprzedawane przede wszystkim jako smartfony do konsumpcji multimediów, a konkretniej do oglądania filmów. Stąd właśnie Sony wpadło na pomysł, aby umieścić w tych telefonach ten ekran, czyli ekran o proporcjach 21:9 z całkiem dobrą rozdzielczością, no ale niestety powoduje to pewne komplikacje. O ile faktycznie oddaje to, że fajnie się na tym smartfonie ogląda filmy, gdyż jest troszeczkę takie kinowe wrażenie, nie możemy jakby objąć całego filmu naszym wzrokiem, ponieważ są tak szerokie proporcje, że no czujemy się jak w kinie, tak? Pamiętacie zawsze, kiedy siedzimy w kinie, no nie możemy widzieć całego obrazu, musimy spojrzeć w jakiś konkretny punkt. No i trudno jest nam się skupić na tym całym obrazie, tak jak mówiłem, i podobnie jest na tym telefonie. Tylko że jeśli sprzedajemy smartfona, który ma być przystosowany do tego i najlepiej przystosowany do tego, żeby oglądać te filmy i w jak najlepszej jakości je spożywać, konsumować je, no to wypadałoby także dorzucić do tego inne rzeczy, na przykład głośniki stereo, a w tym smartfonie głośników stereo nie mamy. Mamy co prawda mini jacka i całkiem dobry przetwornik cyfrowo-analogowy, ale nadal, no mimo wszystko ja uważam, że głośniki stereo to w przypadku takiego telefonu, tym bardziej w takiej cenie, byłby must have, a tu tego nie ma. No ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo problemów jest znacznie więcej. Natomiast wracając jeszcze na chwilkę do tego ekranu, to faktycznie ta dolna ramka i symetryczność dolnej ramki do bocznych ramek cały czas robi na mnie wrażenie, cały czas tak samo się tym podniecam. No naprawdę tutaj trzeba dać, bić brawo dla Sony, że potrafiło przy ekranie LCD zrobić taką cienką dolną ramkę. Oczywiście na pewno odwrócili ten ekran, połączenia, piny do tego ekranu są tutaj u góry, stąd to górne czoło. No i to górne czoło faktycznie mocno przeszkadza, mocno szpeci ten telefon, no ale kiedy patrzymy tylko na sam dół, no to całkiem jest przyjemnie. Wracając jednak, dlaczego te proporcje wcale nie są takie fajne, no bo jeśli one są tylko do konsumowania wideo, no to faktycznie w życiu codziennym mogą pojawiać się pewne problemy. I jakie są to problemy? Są to problemy przede wszystkim z tego względu, że ten smartfon zwyczajnie dziwnie leży w dłoni. Naprawdę, i może to zabrzmieć dziwnie, powtarzając się, ale faktycznie tak jest. To znaczy, jest zdecydowanie zbyt wąski i zbyt wysoki, tak? I to sprawia no, dziwny dyskomfort, przynajmniej w mojej dłoni. Pomimo, że oczywiście wysokość tego telefonu no, jest mniej więcej taka jak innych dużych smartfonów, jak widzicie jest na przykład większa od iPhone'a 10R, ale jest mniej więcej podobna jak w Galaxy S10 Plus, to przez to, że mamy no, tak wąską bryłę, po prostu... Oczywiście, dobrze się ten smartfon trzyma, ale jeżeli chodzi o użytkowanie, na przykład pisanie na klawiaturze, no to tutaj wszystko jest tak już upchnięte, tak ściśnięte, że jest to zwyczajnie niewygodne. No i oczywiście, jeżeli cały czas korzystalibyśmy z tego telefonu w trybie horyzontalnym, w pozycji poziomej, no to wszystko by było spoko, ale czasami jednak i w większości właściwie czasu korzystamy ze smartfona w pozycji wertykalnej, czyli pionowo. No i w tym przypadku te proporcje już nie do końca dobrze tak grają. Kolejne wady to przede wszystkim to, że mamy tutaj
rozdzielony włącznik oraz czytnik linii mobilarnych, który nie jest przyciskiem. Podobno wynika to z jakiegoś patentu w Stanach Zjednoczonych, chociaż dla mnie jest to trochę takie zakrywanie tematu, bo kiedyś przecież Xperia miała takie rozwiązanie, nie było z tym problemu. Są smartfony, które mają takie rozwiązanie, no chyba że ten patent, o którym mowa, to jest patent od LG. No ale nieważne, możecie napisać w komentarzu, jeżeli wy się bardziej orientujecie w tym temacie. Tak czy siak, jest to moim zdaniem zdecydowanie dziwne rozwiązanie, bezsensowne rozwiązanie i zwyczajnie niewygodne w użytkowaniu, tym bardziej, że ten przycisk zasilania jest niewyczuwalny, jest mały, ma za mały skok. Pod spodem mamy też przyciski głośności, które również są zbyt mało wyczuwalne i są po prostu w niewygodnej pozycji. Oczywiście można było je umieścić na lewej krawędzi, ale też znowu niezbyt wysoko, bo wtedy byłby do nich trudny dostęp. Pamiętajmy o tym, że ten smartfon jest naprawdę długi. Poza tym plastikowa obudowa w tej cenie już raczej jesteśmy przez zwyczajeni do obudowy szklanej, ewentualnie metalowej. Niezależnie czy jest to szklana czy metalowa, w tej plastikowej obudowie w Xperia 10 nie mamy także bezprzewodowego ładowania. Co więcej, smartfon teoretycznie obsługuje szybkie ładowanie przewodowe, ale w opakowaniu z telefonem nie mamy tej szybkiej ładowarki. A na przykład w Motorola G7 czy G7 Plus, które można nabyć w podobnych pieniądzach, już taką ładowarkę mamy. Zresztą takich smartfonów, które zwyczajnie oferują więcej, albo przynajmniej w lepszej jakości jest kilka, mowa chociażby także o Honorze 10, którego również w podobnych pieniądzach można wyrwać. Mi doskwierał także system operacyjny, który w Xperiach od zawsze bardziej mi się nie podobał niż mi się podobał i tutaj niestety jest to kwintesencja w Xperii 10. Raz, że jest on bardzo kiepsko zoptymalizowany, co w połączeniu nie z flagowym procesorem sprawia, że ten smartfon potrafi zlagować nie tylko jeżeli chodzi o animację, ale zwyczajnie będzie się zacinać podczas użytkowania, chociażby aplikacja aparatu tutaj w pewnych miejscach działa tak, jakby chciała, a nie mogła, ale sam system jest także dla mnie mało intuicyjny. Tutaj trudno jest się odnaleźć w porównaniu do tak przejrzystych nakładek, jak ma chociażby Samsung czy Huawei. To raz, a dwa, system w ogóle Android 9 i wymyślone przez programistów Androida gesty, które tutaj częściowo zostały użyte w Xperia 10, to jest moim zdaniem coś, co można nazwać kompletną porażką w porównaniu chociażby do gestów w Huawei'u, no czy tych najlepszych, moim zdaniem przynajmniej na razie, w iPhone'ie. Także to, co tutaj zastosowano, czyli po prostu to, że musimy na przykład, żeby wyświetlić ostatnie aplikacje, przeciągnąć od góry, powoduje często, że dodatkowo wysuwamy app drawera. No i nie wiem, na jakiej zasadzie to ktoś tak wymyślił, że tak to ma działać, ale po prostu sprawia to dyskomfort w codziennym użytkowaniu i no, zwyczajnie tak nie powinno być. Mamy co prawda taki panel wysuwany z boku, który możemy stuknąć i potem nam się pokazują jakieś tam aplikacje, które możemy sobie uruchomić, ale jest to coś takiego jak wysuwany panel Edge, krawędziowy panel, który mieliśmy chociażby w takich smartfonach jak S6 Edge, S7 Edge od Samsunga i nikt tego nie używał, ja też tego nie używałem, moim zdaniem tego panelu w Xperia 10 również nikt nie będzie używać, więc bez sensu było go tam umieszczać. Na dodatek aparaty również w tym smartfonie nie są jakoś super jakościowo na wysokim poziomie. Zdecydowanie Motorola G7, która również jest mniej więcej w podobnym budżecie, oferuje tak na dobrą sprawę podobną lub lepszą jakość aparatu, a sam telefon ma dużo więcej zalet w porównaniu do Xperii 10. Pomimo, że byłem naprawdę pozytywnie nastawiony, naprawdę podniecony tym telefonem i o ile fajnie wygląda front tego telefonu, no może pomijając to czółko, no to telefon okazał się niestety, ale no niezbyt dobrym wyborem. Także reasumując, na ten moment w tej cenie nie uważam, żeby Xperia 10 czy Xperia 10 Plus były smartfonami, które warto kupić. Oczywiście, jeżeli faktycznie zależy Wam na tym kinowym odczuciu podczas oglądania filmów, to tutaj je uzyskacie, ale tak jak mówię, tylko i wyłącznie kiedy oglądacie taki film czy serial w słuchawkach, bo głośników stereo tutaj nie doświadczycie. Natomiast jeżeli szukacie smartfona kompletnego, smartfona, który będzie spisywać się w codziennych zadaniach, we wszystkich zadaniach bardzo dobrze, nie tylko w oglądaniu filmów, no to Xperia 10
10 takim smartfonem nie jest. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że ten telefon na pewno będzie tanieć, to po jakimś czasie może okazać się, że smartfon Xperia 10 będzie już bardziej dostępny, bardziej opłacalny pod względem zakupowym, ale jeżeli chodzi o ceny startowe, nie jest to zdecydowanie dobry wybór. Powtarzam się już, ale tak jak mówiłem wcześniej, chociażby Motorola G7, Honor 10, pewnie Xiaomi Redmi Note 7, który przed chwilą wyszedł, to już dużo tańsza propozycja, ale no, mniej więcej to są smartfony, które przychodzą mi gdzieś tam na myśl, a oferują no, nawet więcej niż Xperia 10 za podobne lub mniejsze pieniądze, więc linki do tych smartfonów, które ja polecam w cenie Xperia 10 znajdziecie w opisie tego filmu i w komentarzu pod filmem i możecie napisać także w komentarzu właśnie pod tym filmem, co Wy sądzicie o Xperia 10 i jaki inny telefon polecalibyście właśnie w tym budżecie. To jest raz, a dwa, oczywiście co sądzicie w ogóle o pomyśle ekranu o proporcjach 21:9 w smartfonach. No moim zdaniem przynajmniej na razie w tej formie okazało się to fiaskiem. Gdyby nie było tego czułka, to już by może znacznie lepiej wyglądało. Smartfon też mógłby być troszeczkę szerszy, no ale to są oczywiście dywagacje, spekulacje, tak się nie stało. Dostaliśmy taki produkt i ten produkt na razie na mnie aż takiego wrażenia nie robi. Oprócz ramki dolnej, która oczywiście cały czas robi na mnie wrażenie. No dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Mówił do Was Szakal, a wystąpiła w głównej roli w tym odcinku Xperia 10, która teraz włączyła mi tryb obsługi jedną ręką i nie chciało z niego wyjść. No właśnie ten telefon zlagował i to jest to, o czym mówię. Oprogramowanie nie jest optymalizowane. Mimo wszystko, jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie go na swoim Facebooku, Twitterze, Instagramie lub innych mediach społecznościowych, aby przestrzec innych przed ewentualnym zakupem tego smartfona. No i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów. Pa, pa!